Nie, a wy macie jeszcze trochę tej Baltiki, bo mnie kurwa tak zasmakowała, że ja bym pitolnął jeszcze więcej. Alkohol. Oho. I wybudziłeś potwora z Loch Ness. Weź ją zagadaj, ja pójdę po ten nóż z kuchni, bo ona trochę świruje i trzeba ją trochę... Dobra, dawaj to! I siadaj na dupę teraz! Siadaj na dupę! Babka, wstawaj, impreza jest! Babka! Impreza! Babka najlepsza jest przez duże B. Czy on da radę? On przeżyje? On z tego wyjdzie? Ja on nie kontaktuje, bo w ogóle nie... Gdzie on patrzy? Na co on patrzy? Na drzwi patrzy. Siemaneczko, z tej strony Maciuś, zapraszam do naszego sklepu internetowego, gdzie możecie kupić bluzy, koszulki, kubki, czapki, podkładki, fartuszki dla babci oraz poduszkę. Obczajcie link w opisie. A, jeszcze najważniejsze. Chciałbym was zaprosić na mój kanał Maciek VR, na Sharikana oraz na Norę Sharikana. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Mateo, chodź no tutaj, Mateo, no? Musimy porozmawiać. Słuchaj. Co jest, co jest? Bo mi się skończyły te czopki, co jej ostatnio podałem. I wiesz, ona się za niedługo przebudzi, ten maszkaron cały. Nie chcemy tego. No jeszcze, albo zapytajmy się Boba, co powie nam tutaj. To jest Byb! Jaki Bob? Nie obrażaj Byba. Byb, przepraszam cię. Byb, ja sam przepraszam, weź jeszcze raz. A ty ją w ogóle anime dziewczynki lubi z prawej strony, zobacz. Prawilnie, po rosyjsku, chińskie bajki. Babka coś się kręci za często. Gdzie jest ten The Boys? The Boys by nam pomógł. Gdzie jest The Boys? Masz komórę, zadzwoń do niego. Nie, a wy macie jeszcze trochę tej Baltiki, bo mnie kurwa tak zasmakowała, że ja bym pitolnął jeszcze. Więcej. Kto ci pozwolił moje alkohole z lodówki? Nie mogę. Alkohol. Oho. I wybudziłeś potwora z Loch Ness. Obudził się. I co ja teraz z tym mam zrobić? Co to za stara cholera? Która godzina? Twoja ostatnia, babka. 7 rano. Dobra. No, obudźcie mnie później. Dobra, ej, Slav, słuchaj, The Boys, słuchaj, masz może ciapki usypiające? Masz ciapki usypiające? Bo mi się skończyły, bo on zeżarł wszystkie. Ale ostatnio jak jadłem wasze kanapeczki, to też mi usypało, prawie że na kiblu zasnąłem, więc... To nie był kibel, zasnąłeś na zlepie. A to co tam zrobiłeś, to ty to będziesz sprzątał później. Jo, Mateo, o co ci chodzi? Ej, nie wiesz, trenuję sobie po prostu ciosy. Oglądałem ostatnio Bruce Lee. Zobacz, przetestuję na babci. Babciu. Hyja! O, nie w tą stronę. Czekaj, bo mam trochę problem. O! Ojcze, co jest? No! Jestem! Ej! Jak ty jeździsz? Ja ci akumulator wyciągnąłem. Hehe, jak hulajnoga, nóżka prawa, nóżka lewa. No, ja tutaj czuję taki swąd, jak u mnie w pokoju. No, pampersa ci nie zmienialiśmy od 2 dni. Szlachecka! Ja ale zostaw mi alkohol, blin. Jaki twój alkohol? Moje, nie dotykaj mnie. Ja cię zaraz normalnie wezmę, własna matka ci, własna matka, ja ci dam. No, dobra. Blin. O mój Boże, co w tym było? A, szlachecka różka, dobra. Jak szlachecka, jak to najtańsza jest, z biedry kupiony alkohol. Dlatego szlachecka, dla niepoznaki. Pieter. A, nie chciałeś. Weź ją zagadaj, ja pójdę po ten nóż z kuchni, bo ona trochę świruje i trzeba ją trochę... Ale nie możemy jej nożem traktować, ona jest zakładnik, my ją na okup mamy, pamiętasz, bo ona influencer. A ty ją chcesz co zrobić? Wystraszyć, ja chcę ją tylko wystraszyć, no. A, dobra, okej, okay, no. Tu lecisz, ja już załatwisz. Chcę, wiesz, 3 paski dresu, musi szacunek być na dzielni. To jest, żółwiczek, Mateo, żółwiczek. Nie, Wojty, no, bo ja influencerka, a ja ostatnio taką piosenkę nagrałem i było piwerka, wy i takie ciki bryki. Babka najlepsza jest przez duże B. Babka najlepsza jest i potem taka nota. Mogęż mój alkohol? Ja się muszę też napić, jak tego słucham. Daj mi to. No dobra, masz brzdyla, ale tylko ja. O, pół było, no. Ale tyle to ma? To ma 40 plus. Oho, mój panie, widzę, że tutaj quality chłopaki. Chcesz loda? A dziękuję. No chcesz? Proszę. Dobra, dawaj to! I siadaj na dupę teraz! Dobra, siadaj na dupę! Nie będziesz tak nam tutaj świrować. Alkohol! Butelkę. I alkoholu nie dolewaj, co ty robisz? Pieter, weź jej naucz coś. Czekaj! Pałka rozgrzyż...
Nie, pałka rozgrzesza... Kurwa, pałka... Co jest to? Pieter, co jest to? Wyciągnij tą pałkę. Bo ja naplułam do tego alkoholu. Ha! Widzisz to? Znalazłem. Była głębiej schowana po prostu tym razem. A tam pałka rozgrzeszałka, moja ręka piłata, moja ręka sprawiedliwości. Powali każdego z jednego strzała. Pana tego. Uwaga, raz, dwa, trzy. Przecież to jest półstrzałowiec! Jak to jest The Boys! Najsłabszy menel na oddzielni! Na niego huchniesz, to on się przewraca. Tak, przecież on nie może wychodzić na zewnątrz, bo się przewraca co każdym razem. Jak na niego huchniesz, a nie czuje alkoholu w oddechu, to się przewraca. Bo on nie umie oddychać powietrzem bezalkoholowym nawet. No biedny chłopak. To wygląda jak Maciek. Kto? Ja? Jaki to jest Maciek? To jest Maciek? Nieważne! Ja znam wszystkich na bloku i żadnego Maćka nie znam. Ja tutaj słyszałem, że... Bo wy w ogóle w jakim kraju ja jestem? Bo ja tutaj nic nie rozumiem, co wy tam nie gadzicie. Mateczka Rosja. Nie widzisz tych pięknych obrazów tutaj wywieszonych? To jest dywan. Mateo, to jest dywan. Miał prawo się pomylić. Wtedy wam wieszam i na ten. A no ta sztuka. Bo ja translator muszę zmienić. Wygląda wszystko na ruskie, to. Bliet. Okej, no. To siadaj na dupie. Siadam na dupie. No dobra, goście mnie, jak prawdziwą ruską dziewoję przystało. Ja w 1897 roku byłam w Rosji. Dobra, cicho tam, już. Ej, Mateo, przynieś kanapeczkę. Mamy gościa. Nie, no dopiero co usiadłem, no co żartujesz sobie, że mnie teraz... No ja kogo nie będę mam, z tobą. No nie kogo mam posłać tego? Weź The Boysa zawołaj. Ale on pójdzie do lodówki, wszystko co jest. Jakie kanapeczki? Ty idziesz po kiszonę. Ty idziesz po wódkę, a ty idziesz po głośnik 50 W. No, to idziemy i zaraz będzie. Przygotowujcie się. No ja tutaj się nie ruszam, w końcu akumulatora nie mam. Nie mogę się ruszać, nie mogę. Patrzcie, nie mogę. O mój Boże, jak mi źle. No, raz, trzy. Razem. Idziecie tam na górę. Ugadajcie się, kto z tego. Przyjdziecie sobie. Ty nie jesteś w takiej pozycji, żeby stawiać tu warunki. Jesteś naszym zakładnikiem. Jeśli jeszcze nie zauważyłaś. Spójrz mi w oczy i powiedz to jeszcze raz, mały śmiesiu. No, po głośnik, ty po zagryzkę, a ty po wódeczkę. Wrócicie, ugadacie tam kto co przynosi na dół. Może ten głośnik to w dwie osoby, ale no. To nara i szykujemy taką bibę, że po prostu... Widzisz ten nóż do masła? Mateo, dobra, który trzyma? Już mnie drażnisz, już lecę do ciebie. Idę po te kanapki, bo mi drażni. Nie kanapki, tylko wódeczka, głośniczek i zagryzeczka. No, wiesz, myślisz, że ja takich jak ty nie znam? U mnie co najmniej 5 takich sebiców jak ty wyglądających. U Maśka taki jeden uczył, tak samo wyglądał. Karina, słuchaj, dobra, dogadamy Krystyna, się jakoś. Krystyna, mój Boże! Przecież podpisany wódeczek jest Krystyna 3000, sama go projektowałem. Tu ci kładę dwie kanapeczki. No, poczęstuj się. To jest, co to jest? Z czym to jest? Mateo, pochwal się. Salceson, jak chuj, tylko taki stary, salami. Że po prostu... No, salamiselson. To jest salami. Tak, chyba salmonella, jak na to patrzę, nie będę tego jadła. No co taki... ty, to jest świeżutki chlebuś. Zobacz, tutaj serek jest nawet, z jakimiś kropkami. Specjalnie stawałem o 5 rano, żeby pójść do piekarni, a ty teraz wybrzydzasz. Mateo, czemu posmarowałeś masłem spod spodu kanapkę? Żeby jak spadała, to robi. Na dobrą stronę. Mateo, czy ty głupi jesteś? Czemu pozmarować tą kanapkę z tej strony? Ja wiem, tak było na YouTubie w poradniku, jak smarować chleb. A, dobra, masz, poczęstuj się. Ale ja nienawidzę tych poradników. Dzisiaj bogaty dzień. Ty robisz? Powiem ci tak, bo chciałem powiedzieć tak, nienawidzę tych poradników, bo wpisuję jak jak to kurwa. Posmarować się chlebek masełkiem i smaruję, ale nie dali informacji, gdzie mam położyć tę szynkę i ser. O, najgorzej. I postawiłem na tą suchą stronę, czyli źle zrobiłem. Już wiem. No instrukcja niejasna. No. Słuchaj, Krystyna, jak cię nazywałem Krystyna? Dobra, bo ty Krystyna, jesteś... Krystyna, najpiękniejsza dziewczyna. Dobra, cio. Słuchaj, robimy tak. Jesteś w gościach, to jak ci będzie, zaprosimy cię do nas na chatę, ale masz być spokojna, okej? Okay? A będzie, jak cię tam u was te... Bo u nas to się nazywały... Ogórki będą. Zabawy. U mnie się szło na zabawy. Tam Stefany były. Ja wokół nich tak tiruriru. A u was jak to się nazywa? U nas jest The Boys. A nie Ciki Bryki? No, The Boys robi Ciki Bryki. Najczęściej jak dużo zje i ma potem sraczkę, to robi takie Ciki Bryki, że ło...
Nie, nie, Krystyna! E, The Boys, pomóż Krystynie wjechać po schodach, bo na tym wózku się tam nie wpakuje. Tu jak żeście ją zrzucili do piwnicy? No, po schodach było prościej niż pod schody. No i co? Ej, wy to łomni jesteście, gdzie te schody? Idę sama. Jak idziesz? Mateo, pilnuję, co ona tu? Uciekam nam tu. Czekaj, poczekaj, są schody. Jak ty po schodach wjeżdżasz w ogóle? Jak ty to jest możliwe w ogóle? Jak ten wózek 4x4, mój, jak on lepiej jedzie niż Passat. Nie, możliwe, Passat na pewno lepiej jeździ od tego gruchu. No dobra, wiesz co, jednak nie, jednak wolę, aż on mnie ciągnie, bo się zmęczyłam. Ale co specjalnie zeszłaś na co ty robisz, już byłaś prawie w połowie drogi, no. Ty, ty Krystyna, nasrane w głowie masz, The Boys, pomóż jej, wsadzi tą butelkę w tyłek, zaraz nasraliście to my i wy, tymi czopkami śmiesznymi. Ja nie wiem, jakbyście to zaaplikowali, bo tego... Ty stare cholery, ty jedna, po schodach. Tam kierujemy ruchem, tam. Co tu się wyprawia? Jaka szkoda. A ty skąd wiesz, gdzie mieszkamy? Piszę tutaj przecież. Dom trzech zjebów. Jak trzech zjebów, jak ja tu nie mieszkam, jak ja w świetniku mieszkam. Ale no, będzie trzech zjebów. A to chyba nie wasza chata. Dobra. O! Mamy dzwonek! Mateo! Mimino, co by to zaskoczone? Drzwi nie mamy, ale na dzwonek straciło! Zapraszam, zapraszam! Czy gata bogata? Albo dzwonek, albo drzwi. No i ja wchodź, drzwi otwarte! Przecież widzisz, że drzwi nie ma. Dobra, już! Jeju! Chodź, ale tu ciasno! Jakie się tu wózkiem mam przycisnąć? Takie manewry robić? Puścisz mnie? Jak ciasno? No, Puścisz mnie, Pieter? Zapraszam! Ja czekałem tylko na zaproszenie. A, dobra. Myślałem, że widzisz jakieś drzwi. Nie chciałem twojej zabawy psuć. Jubany. A ty? Zostaw! I co ty? Przestań! No wchodź do środka! No wchodź! Nie alkohol! Nie narobię na prąd na ten dzwonek. Krystyna, siedzonko dla ciebie tutaj. Usiądź sobie. Tu mamy gazetki. A ja siedzę już przecież. To usiądź podwójnie. W gości przychodzisz, to usiadaj. Ja się pytam, gdzie jest głośnik? Tu jest głośnik. Bas. Tu jest mój głośnik. Ile Beatbox 6000. Cimaj, bobu. 6000 wat? Ma pierdnięcie. Ostre takie. Właśnie czuję to. Czekaj. A nie, nie. Jest przebicie. I on kopie po prostu. Więc nie dotykaj radia, bo cię porazi. Usiądź sobie. Tutaj mamy gazetki. Ja tu specjalnie przygotowałem. Mam nadzieję, że jesteś fanem anime, bo tylko u nas takie sprzedają. No i jeszcze kulturystyka, prawda? Anime, kulturystyka i trochę Putina. O! Siadaj na... Nie, już, jedzą. Mateo, co ty robisz? Ja rozumiem, czy chata bogata, ale nie aż tak. Co jak ty robisz? Jak to nie tydzień polski. Próbuję uspokoić. A czemu mnie bijesz tym krzesłem? Przepraszam, Pieter, nie chciałem w ciebie celować, ale stałeś na drodze. A, krzesełka przyniosłeś. Siądziemy sobie teraz tutaj tak, jak gopniki to robią. Albo i sobie nie siądą. Gdzie ona jest? Ja tam no i pięknie. Gdzie jest Krystyna? Krystyna? Co wy się... Co to jest? Co to jest? Podnieść nie mogę. A co ty próbujesz podnieść? No krzesło to jest. Wybrałeś już dzisiaj. Jak ty schizofrenię masz? No krzesło tu jest! No krzesło! Ja ty chyba za dużo się nachylałeś. Co ty brałeś dzisiaj chyba? Krzesło nic nie ma. Co ty robisz? No krzesło biorę i... Jakie krzesło? Co ty? Dobra. Ja już chyba czopki dla babki pomylił ze swoimi lekami. Co ty, Pieter, robisz? Ty miałeś jakie krzesło? Tu nie ma. No krzesło. Co? Jest rozmieszkany nam wyjdziesz. No co ty robisz? No krzesło wyrzucam, nie? Dobra, już, okej. Okay. No wyrzucił. Daj mu spokój. Ciężki okres. No, dobra, wywaliłem. On ziemniaki chyba obierał. Okay. Wywalałem śmieci, dobra, już jestem. No ej, nie, ty, do tyłu, widzisz to, użyj tego, a nie. No, to ty poważny jesteś? Pieter, jak ty to kliknąłeś? Pałką rozgrzesiałką. No. Prawilnie wchodzę do swojego domu. Siadaj na życi i czytaj gazetki. Możesz sobie ziemniaki pobierać. No, dobra, Krystyna, już spokój, bo się za bardzo spółfalasz mi z Mateo. Ja jestem spokojna. I siedź cicho, bo dostaniesz przepychaczką. Mateo, przynieś trochę ziemniaków. Przynieś trochę ziemniaków z kuchni. Dobra. Niech Krystyna nam poobiera trochę. Jak jesteś już w gościach, to się przytasz na coś. Dobra, nie masz, ziemniaki się skończyły, no to schyl się i podnieś. Ty, Pieter.
Bo się trochę bałem, że babka alkoholu wypije, więc schowałem w salonie. Ty nie znajdziesz, jaką po prostu dobrą kryjówkę znalazłem na nasz alkohol. Tu? Weź mi tego pomidora spod stołu i daj babce, niech obiera. Ty sama stara krowa nie mogłaby tam podejść. Nie mogę, no. No, rzucasz to teraz, se iść po to. Co jest? Co jest? Go... Chodź tu. Łocie! Bardzo dobra kryjówka! Ty, the boys! Ty ten czasem nawet wpadniesz na dobry pomysł. Dobra, babka, nie mamy ziemniaczków, bo się skończyły, ale mamy pomidorka, więc sobie obieraj pomidorka. Dzisiaj będzie pomidorowa. To jest dobry pomysł, żeby dawać jej nóż, jak jest zakładnik. Dobra, teraz jesteście na mojej zasara! Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Masz ziemniaki obierać. Ręce do góry! Ten nóż jest tak ostry, że nawet jakbyś próbowała sobie coś przeciąć, to i tak nie dasz rady. Ta przepychaczka jest ostrzejsza. Pieter, ja się boję. Nie bój się, Mateo, ja to załatwię zaraz. Dobra, babka. O! Co ty robisz z Mateo? Co ty robisz z Mateo? Ma być dziki bryki, albo wasz matka własna nie pozna. Dobra, pora użyć moich supermocy. Pięć! Ja to żem kiedyś w ekstraklasie grał. W jakiej ekstraklasie? Pojebałem cię. Bardzo ładnie, Mateo. Przepychaj ją tak. Przepychaj ją. Dobra, słuchaj, bo ona mi narobiła smaka, jak powiedziała o tym ciki bryki basie. Przestań mnie tutaj, ty, bo ci zaraz to w tyłek wsadzę. Słuchaj, to robimy imprezkę. Jak ona tak leży na tej ziemi, to odpalamy boombox za 6900 i lecimy z tematem, nie? Chodź, głupnik. Babka, wstawaj, impreza jest. Babka. Impreza! Ho, dobra. Dawaj boomboxa, dawaj mikrofon. Masz tu flet? Będziesz grał na nim? Pizza. Babka najlepsza jest przez duże P. 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 Patologię. Ta. Najlepsze jest, że duże my. Okej, dobra, Krystyna, pobawiliśmy się, było fajnie, ale trzeba teraz posprzątać, więc nie, idziesz... Idziemy, trzeba przygotować więcej alkoholi. Nie, musisz pozmywać naczynia. Kubeczek ktoś rzucił, talerzyk. To, że ja mam sprzątać, to wy zmywarki nie macie? No tak? Jesteś zmywarką naszą. Już, proszę mi tu... Ej, problemu nie ma. Co ma być? Jest alkohol. Ja tutaj nic sprzątać nie będę. Ja tutaj nic sprzątać nie będę. Co to ma być? Ja się pobawiłam. No tak, bo mnie zaprosiliście. Ja tutaj się pojawiłam, ten. Ale ja nie nic... Słuchaj, my cię nie zaprosiliśmy. My, ty jesteś tutaj tylko i wyłącznie zakładnikiem naszym. My dla okupu cię trzymamy. Aha, zakładnikiem. Czyli tak nazywasz swoją koleżankę. No spoko, będziesz kiedyś, będziesz próbował znaleźć dziewczynę. Powiedz jej, o, zakładnikiem. Jeśli będzie się jej to podobało, to może jeszcze. Ale mi się to nie podoba. Ja wychodzę. Wychodzę, nara. Piotr, Mateo, trzymaj się ją, no co, gdzie sobie pozwalasz uciekać? A niech idzie, denerwuje mnie ta stara krowa. No nie, no pieniądze na czynsz nie mamy przecież. Jak wyjdzie na ten... Bóżko, drzwiami ciosnęła, ale tam drzwi nie ma, więc ty mi ciosnę. No. Mateo, chyba ty za dużo w Minecrafta grałeś. Co ty robisz? Nie, jak? Muszę podejść, wiesz, tak normalnie, bo ona jest dziwna. Co wy chcecie? Co wy chcecie? Co wy za dziwna? Do kibla wchodzisz, tu. Do kibla. Nie, ja nie wchodzę. Zamykamy cię w kiblu. Zamykamy cię w kiblu. Wyś otwórz, bo ja nie. Ja teraz użyję swojej mocy nauczonej. W odległych krainach. Wojsko! Nie no, no za dużo anime się obejrzała. Ja w końcu myślę, że cię zamykam tam, idziesz. I stamtąd Pieter, co to za spłuczka? Teleportacja? Jaka spłuczka? Jaka teleportacja? Co? Co? Pieter, zielono jest! Ty siedziała na kiblu i nagle zniknęła. Weź tam popatrz, czy jej nie ma w środku. Ty, ja, ona to chyba jest... Nie! Pieter, pokaż się, co? Ja!
kurde, chyba Piotr, coś słyszałem w oknie. Co ona tam robi? Kanalizacja. Ona, ja się uciekam. Nie. Piotr, gonią. Gonią. Szybko. Jesteś Piotr. Kurwa. Do Fiata! O kurwa, spadłem! Biegłem do sąsiada, zapomniałem, że podłogi nie ma i za piwnicę wpadłem. Mateo, kopnij szybko do samochodu! Do samochodu biegniemy! Dobra, nie Mateo! Szybko. Nie, żadnie szybko! Mateo, odpalaj ten samochód, ty jesteś naszym mechanikiem, szybko! Musimy ją ścigać! Mateo, co ty robisz? Dupa mi urosła! No jak, dupa ci urosła? No kto tak zaparkował? Ja też tam wejść nie mogę! Kurde! Mateo! Nie odpalisz tego kreatu! Nie dogonimy jej, w tym plen pójdzie w pizdu! Idziemy na przystanek, czekamy na autobus! Szybko! Nie, ale wy wiecie, że tu już autobus nie jeździ od 10 lat, nie? Foxy, powiedz mi, czy ty wszystkie nasze pieniądze przewalasz na banany? Nie. Nie? Bo ostatnio przyszedł mi rachunek za prąd i nie miałem z czego zapłacić, bo okazało się, że mamy debet, bo wszystko poszło na cholerne banany. Ale... Kto normalny zamawia w ciągu miesiąca 2 tony bananów? No a jak myślisz, czym ja pożywię to coś, co? Z tym ty w ogóle nie znasz zastosowania tych pięknych, złocistych, syberyjskich bananów. One złociste były, zanim sobie je w tyłek wsadziłeś. Co one to ma nie znaczyć? Nie służą tylko do tego. Dlaczego służą? Niepotrzebne nam telefony w domu, tylko po prostu widzisz taki bananek, wyobrażasz sobie tutaj, że do kogoś dzwonisz, klikasz i... Ding, ding, ding. Banana phone. O mój Boże, chyba uciekłam. Ja pierdolę. Kochani, udało się! Wróciłam! Wróci! Była bananka. No nie. Miało być tak pięknie. 2 dni spokoju było. Czy ty musiałaś znaleźć drogę do domu? W ogóle gdzie ty byłaś? Pizza. Ja myślę, że ona nie potrafi umrzeć. Słuchaj, trzeba ją reanimować, bo mi nie powie gdzie była. I skocz po ten kawałek hawajski, co leży tam pod szafką od 2 tygodni. O! Mój Boże! Kochani, porwają mnie złoczyńcy. Złoczyńcy z tej. Widzę, że ten tak jak poszła, to nadal się w rumbę bawi. Ostatnio jest z nim trochę gorzej. Porwali mnie złoczyńcy z Rosji, rozumiesz? Rosji! Nawet nie musieliśmy im płacić za to. Masakra! I teraz my mam wiedzieć, co to robić, co ja tutaj mam zrobić, bo ja już nie wiem, jestem przerażona. No ale już pizzę dostałem, jest mi dobrze. No ja się pytam, gdzie moja wypłata? Jaka wypłata? Za co niby? No taką rolę życia tam odgrałam. Jaką rolę życia? Ty, jak odeszłaś, to zostawiłaś same rachunki niespłacone za swoje połączenia telefoniczne z tym Stefanem, więc to ty wisisz mi jeszcze hajs. Ja jest Weronika i czemu Maciek tam się gapi na mnie? Co jest? Odkryłem ją. Odkryłem i przyszła do domu. Jest, była w ogródku. A. Ej, babka, bo słuchaj, bo Maciek się bawi w detektywa, nie? I on cię szukał, więc udawaj, że rozwiązał zagadkę. Dobra, a tu to jakieś ćwiczenia psychologiczne? On ma jakieś problemy? Pelikan, ja już wiem, gdzie jest babcia. No, powiedz, gdzie jest babcia? Odkrył zagadkę. Niemożliwe. O mój Boże, ty kurwa zawsze takim debilem, bo ja nie mogę po prostu. Czyli ja tutaj stoję od ileś minut. O nie, jabłuszko zostawiłem, nie. Maciek, co się stało? Maciek. Się na nogi... Nie, you spin me right now w drugą stronę. Dobrze, babka, co ty mu robisz? Przecież no on nie jest... wiem, nie wiem, ranny. Martwię cię o niego, martwię się o niego. Bierz telefon, dzwoń. To ja pójdę po telefon. Czemu mu skarpetki plujesz? Halo, tak. Nagrywasz teraz? Maciek nam się no, wywali. No. Tak, na schodach sugar znowu. Sugar crash. Okej, dobra, dzięki. Zaraz przyjadę.
Panie doktorze! Panie doktorze! Panie doktorze! Czy Henryk nadal jest w ósemce, on nadal żyje? Czy już jego termin naprzeczono? Ja tutaj bym sobie go odwiedził, akurat tutaj słyszałem, że ten telefon. No. W ogóle jaki Henryk? O, widzę, że my tu żadnego jest. Henryka nie mamy. Ej, ile ej. Marcin? 89 ej, lat? Co ty mi tu pieprzysz za pijafarnoszony? My po Maćka... Maciek teraz siedział w pokoju 69. Tak, Maciek? Ten taki zielony z krzywą mordą przetrącił sobie karg, jak spadał ze schodów. Co się z nim stało? A mówicie o tej zielonej szczocie, której używamy do czyszczenia kibla? Tak. Znaczy, tak, leży w 69. Czyli żyje. Co to znaczy? Chyba mówi, że jest w stanie ciężkim, ale nie chcę tego nam powiedzieć, żebyśmy się nie martwili. Ogólnie to mogę wam powiedzieć, że to jest pierwszy nasz przypadek taki w szpitalu. Zapraszam. No, to jest pierwszy nasz taki przypadek w szpitalu, w którym faktycznie ktoś po ciężkim wypadku po schodach wygląda lepiej niż przed wypadkiem. Maciek, ty żyjesz! Niwała, ty żyjesz! Oj, dajemy Niwała piękne życie, jak w Madrycie. Jedno psiugnięcie, całą ciało, a mi było jeszcze mało. Czy on da radę? On przeżyje? On z tego wyjdzie? On nie kontaktuje. On w ogóle nie... Gdzie on patrzy? Na co on patrzy? Na drzwi patrzy. Ja tylko ładowarkę sobie podepnę i odepnę ten jeden taki fajny. Podtrzymywanie życia Maćka. No wygląda to ciężko, ale wydaje mi się, że da się coś z tym zrobić.